Zapisy do pierwszego biochotowskiego biegu nocnego trwały zaledwie 4 dni i w tym czasie osiągnięta została maksymalna liczba 200 uczestników. 11 marca w biegu wystartuje 124 mężczyzn i 76 kobiet. Ze względu na to wydarzenie na ulicach włączonych w trasę biegu obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu. W godzinach 20.45-22.15 nastąpi wyłączenie pasa ruchu na ulicy Witolda Budryka od strony wewnętrznej. Natomiast kierowcy jadący w górę ulicy Św. Faustyny Kowalskiej będą zmuszeni skręcić w prawo w ulicę Świętej Barbary. W tym czasie na długości całej ulicy Budryka będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.